W jakim celu się wydzierasz? Jeżowiec! Panie Krab! Co to za wrzawa? Mamy tu w kuchni jeżowca! Chyba ci się przyśniło! Nasz lokal spełnia wszelkie wymogi higieniczności. Jeżowiec nie miałby śmiałości wstępować choćby na krok. Panowie, czy grill jest włączony? Widzę go! Rzucę tym! Mam go! Ja go załatwię. Mam cię, wredna paskudo! Skalmar! Nie daj mu wejść do sali! To nasza ostatnia linia obrony! Robi się! Co za okropność! Nie zalewa się kraboburgera taką ilością keczupu. Napoje. Zaczyna mnie mdlić. Niewiele brakowało, ale nikt nie zauważył jeżowca. Jeżowca! Kaktus! Kaktus! Łyżka! Łyżka! Plankton! Plankton! Naprawdę? Nie macie lepszego pomysłu? Farba! Farba! Czegoś naszemu agentowi jeszcze brakuje. Oż w kółkę. Do dzieła, Planktonello. Sprawdzam się i wywab mi to paskudstwo. Pomagam z dobrej woli, żeby w miarę szybko wrócić do swoich zamiarów. Nic się nie bój, jesteśmy tu z pełnym wsparciem. Pełne to tu jest jedynie upokorzenie. Halo, jeżowcu? Chodź no tu, obrzydliwy, abominacyjny kolczaku. Uszminkowali mnie, więc się stresztaj, co? Co to było? Baczność, Planktonella. Ktoś nas obserwuje. Siemasz. Pst, śmiało, Plankton. Bądź bardziej zalotny. Dobra. Hejka, hejka, przystojniaczku. Słodki jesteś, mimo że pasożyt. Mamusiu! Proszę, otwórz się! Pomocy! Wypuśćcie mnie stąd! Biedny Plankton! Mniejsza o Planktona! Biedna moja knajpeczka! Słyszałem! Dosyć tego! Trzeba zakończyć to szaleństwo! Zróbmy sobie rewie na lodzie. Hej, weź popatrz! Chłód jakby je spowalnia! Skalmar, zjedź bardziej! Tak, tylko dla pewności! Tak wystarczy! O, jak tutaj ślicznie! Dobra, jestem gotów! No to jedziemy! Szybko, Skalmar! Mamy je! O, trzymam! Uff. To gdzie je wypuścimy? Nieważne, byle jak najdalej od mojego biznesu. Tu może być, szefie? Jeszcze trochę. To może tutaj? Jeszcze. Tutaj może być? Nie, jeszcze. No to ten problem jakby mamy z głowy. Roman Okoń, relacja na żywo z błotnistej laguny. To coś za mną to jakaś olbrzymia bańka z Błocka, która wynurzyła się z wody i w wodzie pozostała. Ze mną jest Sandy Pysia. Panno Pysiu, pani wie wszystko o wszystkim. Oczekujemy odpowiedzi. Kto, co, jak, kiedy? Panie Okoń, najpierw muszę przeprowadzić badania, ale już powiem, że sprawa jest poważna. A teraz przepraszam, bo nie mam czasu. A tak, naturalnie. Tutaj Roman Okoń mokry wszędzie. Rozłączam się. Jeny, jaka wielka! No, ta bańka ma wielkość Teksasu. Zbadajmy wpierw elastyczność. Napięta jak bęben. Ja chcę sobie pograć! Nie, Patryku, bo może wybuchnąć. A jeśli do tego dojdzie, zniszczenia mogą być straszliwe. No dobra, już. Ten drągal nie jest mi potrzebny. Niedobrze. Panno Pysiu, jakie prognozy? Panie Okoń, moim zdaniem teraz to trzeba uciekać! Sami państwo widzą, tutaj Roman Okoń, którego zaraz pochłonie wielka fala! Siemanko, tam na dole! Patrz, przynoszę ci śliczny balonik! W zamian możesz mi dać tajny przepis na kraboburgery. A dlaczego miałbym tak zrobić? Bo jeśli nie, przekłuję to błotne obrzydlistwo i zniszczę bikini dolne. Jak widzisz, rozrysowałem sobie dokładnie promień rażenia i dostanie się każdemu mieszkańcowi miasta. Co ty? Otóż z tej odległości to ja nic nie widzę. Co ty? No to może teraz zobaczysz. To świński szantaż! Za nic nie oddam ci tajnego przepisu. Czy mieszkańcy miasta słyszeli? Całujcie się na papa. Ej ty! Tak ty! Stój, ani ruchu dalej! No nie, znowu. Gotów na spotkanie z równym sobie przeciwnikiem? A, to ciekawe, zobaczmy co mają. Całe szczęście, że była przetena na mydło. Lecę. Geronimo! Zgrabny, nie? Bierz ją! Rajciu, bierz ją, bąblowy mięśniaku! Bierz ją, tak! Dobra, na czym to by... A, tak... Oto wielki bohater! Oddał życie, żeby nas uratować. O nie! Leci z powrotem! I to prosto na nas! No już, dosyć tych wygłupów. Dawaj mi przepis, albo to miasto zginie. Kiedy ja nie chcę. Rób pan co on każe, albo sam przetrząsnę pański lokal i oddam mu ten przepis. No. Dopiero co myłam wóz. No. Ech, dobra, zrobię to. No. Bierz i udław się. O czym nie wierzę? Po tylu latach starań jest mój. Tak jestem szczęśliwy, że chyba pęknę. W sensie pęknę tę bańkę. Masz ochotę na swoją piłeczkę? Piłeczka! Chcesz piłeczkę? Uwaga! To leć po nią! Leć po nią! No leć po nią! Łap! No, a teraz przynieś mi! Aport, Gacusiu! Przynieś mi! No przynieś mi ją teraz! Ja bierzesz. Najważniejsze, że nie niszczysz mebli. Gacusiu, kolacja! Gacusiu! Gacusiu? Robi się zbyt dziwnie. Musisz przestać z nią przebywać. No w ten sposób mnie nie przekonasz. Zabawa zabawą, ale dość. Oddawaj piłkę. A, więc ją schowałeś. O nie, stój. Chodź tu. Wiem, gdzie ją trzymasz. Kłaki. Kłaki. Portfel. Myślałem, że posiałem. Zdążyłem zastrzec karty. Kłaki. Szczotka. Aha! Wiedziałem! Zobaczysz, rozstanie dobrze wam zrobi. No i już, co z oczu, to serca. Wiem, teraz ci przykro, ale rano będzie lepiej. Zobaczysz, nie będziesz o niej pamiętał. Gacusiu, nie gniewasz się już, prawda? Gacusiu? Piłka! Nie zamierzam tolerować takiego zachowania. Nie mam ochoty na żarty. Wyłaź, jeśli ci życzę miłe. A jesteś! Złaź na dół. Gacek, oddaj piłkę. No chodź! Złaźesz! Wow! A mama mówiła, nie biegaj z miotłą. Pozwolisz? Gacusiu, jak mogłeś? Teraz to musisz wybrać. I albo ja, albo... Dobra. Życzę wam dużo szczęścia. Wam razem. Beze mnie. Żegnaj. Tego więc doszło. Brak domu i przyjaciela i spanie pod jakąś ławką. Witaj, małe żyjątko. Zaprzyjaźnimy się. Jakie miłe. Łaskocze. Ej, mój portfel. Dobrze, że zastrzegłem karty. Gacusiu, znaczy... O, hej. Co tutaj robisz? Czekasz na autobus? Och, Gacusiu, więc jednak mnie kochasz bardziej niż to coś do rzucia? Miau, miau, miau. Jupi! Jesteśmy sobie tacy bliscy, tak! Sabotaż! Jak tam, moja wierna szpachelko, odpoczęłaś? Super, genialny etap drugi. Najładniej się udał. Brak tętna. Tracimy ją. Trzymaj się, kochana. A co te krzyki? Uwaga! Uwaga! Co ma znaczyć ta histeria? Pękła ci szpachelka, to śmigaj do sklepu po nową. Nigdy cię nie zapomnę. Przestań, bo mam dreszcze. Szpachelki nie gadają. A jeśli będziesz rozmawiał z tą nową, zobaczysz, wyślę cię do czubków. Kubeł pomyl. Nacież spragnione oczy, proszę. Wow, Na całym morskim dnie nikt nie ma wspanialszej kolekcji szpachelek. One wszystkie są niczym w porównaniu ze wspaniałym Tytan Grillem. A co więcej, zdaje się, chłopcze, że nasz Tytan Grill odnalazł pana i sługę w tobie. Tak oto wypełnia się pradawna przepowiednia. Tytan Grill swojemu kuchcikowi sukces zapewnia po 10-krotnie. Ale się rymuje. Prawie. Tak, dziś wypełnia się pradawna przepowiednia. Naprzód, SpongeBob, żebyś nie przegapił lunchowych godzin szczytu. Czyli jak dla mnie etapu czwartego. Czwartego? Można wiedzieć, ile etapów liczy sobie ten szczwany plan? W sam raz, sarkastyczna żono, w sam raz, by zdobyć zaufanie SpongeBoba. Po czym tuż sprzed jego nosa świsnąć tajny przepis na kraboburgery. Dobra, teraz się trzeba nastroić. Już jestem, szefie. Coś mnie ominęło? Ominie cię wypłata, jeśli nie znajdziesz się w kuchni. Zaraz godziny szczytu. Hej, młody. Wiem, jak podwoić nam produktywność. Robotę przy ruszcie zostaw mnie, a ty w tym czasie przygotuj dodatki, dobra? No super, genialny pomysł. To ty rób dodatki, a ja zostanę przy grillu. Sorry, ale w tej sprawie zaufanie mam tylko do siebie. A niech tam! Panie Skalmar, gdzie jest moja porcja? Nie zbliżać się, wilkołaki jedne! Odbierać proszę! Brawo, Tytan Grillu, rzeczywiście czarujesz. Nadrabiamy, ale coś pusto na płycie. Daj, ja to załatwię! Hej, co ty tam robisz, chłopcze? A moja nowa gadająca szpachelka, którą dostałem od Planktona, mówi, żebym jej dał nasz tajny przepis. SpongeBob! Nie! Znaczy, powiedziała ci tak gadająca szpachelka? Ta, którą dał ci Plankton? No było tak od razu. Masz, podaruj ten przepis gadającej szpachelce. Szefie, zacięła się panu prawa powieka. Czytaj to! Tak jest! Słuchaj, Tytan Grillu, pierwszy składnik to 5 litrów oleju silnikowego. Tak! Karel, uruchamiaj produkcję! Worek mączki koralowej, tej pikantnej, wiaderko pasty z piekących alg i ostatni składnik to dwusiarczek. Tak! Ile tego dwusiarczku? Cały flakonik. Nie wiedziałem, że sanepid dopuszcza to w gastronomii. Bo nie dopuszcza, mój drogi. Krab? I znów, patrzcie go. Gryzmoli coś w tej książce. Przyznaję, że lekko umieram z ciekawości. Lekko umrę, jeśli do niej nie zajrzę. Żart. SpongeBob, masz tu dostawę na miasto. Trudno, świetnie. Adres jest na torbie. Dam radę. To pamiętnik. Oho, na to czeka mnie uba. Zakluczone. Potrzebna wsówka. Oto jest pamiętnik kanciastomózga. Ze mnie brechtasz? Co? Nie, śmieję się z tego, co SpongeBob napisał w pamiętniku. Czytamy se cudzy pamiętnik, tak? To okropne! Czytaj dalej. Napisał, że zawsze, gdy widzi tartan, coś w niego wstępuje i gdacze jak kura. Mówiliście coś o tartanie? Uwielbiam ten kreciasty wzór. Właśnie uszyłem sobie nowy kilt. Ej, SpongeBob, możesz tu pozwolić? Coś nie widzę tego zegarka. Znalazłem tylko te rzeczy. Wpadło mi się. I tego pana. Jak ci się podoba nowy tartan pana kraba? Tartan? Takie uwagi to weź zachowaj dla siebie. Patrz, Kanciastoporty! Muszę zrobić sobie przerwę. Słuchaj, tato, jest pyszne. Gdy tylko puszczają hymn miejski Bikini Dolnego, to zdejmuję z siebie ubranie i tańczę jak szalony w bieliźnie. Cicho, patrzcie. To jest pamiętnik tego malca? Fatalne zachowanie, przecież tak... Brzydko, panie Skalmar, nawet jak na pana. Niech go pan przeprosi. Zaraz mu przejdzie. Czytacz pamiętniku. Co? Też czytałeś? Tak, jasne. Wszyscy winni, tylko nie on. Bardzo to typowe. Cześć, Skalmar. Jak tam leci? SpongeBob, całe szczęście. Musisz mi koniecznie wybaczyć. Ale co? Że ci czytałem pamiętnik. A to! Tak się wszystkim spodobał, że postanowiłem go wydać. Doskonale się sprzedaje i zawdzięczam to tobie. A tak w ogóle, to czytałeś tylko mój pamiętnik służbowy. Nie widziałeś mojego pamiętnika osobistego. Ten to naprawdę jest mega obciachowy. Patrzcie, jest złodziej pamiętników! Pokażmy mu! Ludzie! Wstrzymać agresję! Jestem autorem pamiętnika i już mu wybaczyłem. Coś ty? A wiesz, że czyta twój osobisty pamiętnik? Skalmar! Jak możesz? Rzucajcie! Nie mogę się powstrzymać! Akurat mi się olejki wchłaniały. Ej, moglibyście być ciszej, co? Nie odchodzić, kiedy się mówi, ja tu pomstuję. Choć raz zachowujcie się doroślej. Dobra, całe życie sobie prześwistajcie jak chcecie. Ja jednak wracam do życia dorosłego i cicho być. Skalmar! Ej, słuchaj, mam mrocze jak jakaś mała dzidzia. Trochę się martwię. Nie wygląda to dobrze. Powinien zobaczyć go lekarz. Chodź, zabierzmy go do szpitala. Trzymaj się, stary. Zaraz cię wyleczymy. Pogotowie. I jakby pan prognozował? W wyniku urazu głowy uległ schorzeniu o nazwie bum w łeb. Nic poważnego. Pacjent sam z czasem z tego wyjdzie, ale nie wolno dopuścić do ponownych obrażeń głowy, bo może mu tak już zostać. Dbajcie o niego, jakby to był wasz mały, słodki dzidziuś, a będzie zdrów. Że już nie beczymy. Już, cicho, dzidziu. Nie przejmuj się. Za chwilę się pewnie uspokoi. Musimy popracować nad kaligrafią. Moja twarz! Moja twarz! I trochę noga, ale głównie twarz! Hej, bierzesz to zamówienie, czy nie? Skaluś! Wrzeszczeć na małe, bezbronne dziecko! Niech się pan wstydzi! Słuchaj, wcale nie śmieszy mnie ta dziecinada! Neptunie litości! Co tu się na głowonoga wyprawia? O, panie Skalmar! Jak pan mógł? Tylko uwaga na głowę! Na głowę? Zwróć uwagę na pieluchę! Lepiej przewić go! Tak jest, robi się! My tu jemy! Przepraszam! Ej, chciałem tędy przejść! Przepraszam! Ej, chciałam sięgnąć po musztardę! Przepraszam! Spokojnie, mały, leż grzecznie. O, rady! Podziurawiło ci gąbko mózg? Nie przewija się dzieci na oczach klientów! Zróbcie to z tyłu, tam gdzie gotujemy! No to pięknie! Zabierz tego kuporoba z mojej restauracji! Panie Krab, skoro wygania pan moje dziecko, to i ja się stąd zabieram! Skalmar! Co to? Gdzie jestem? Co to się dzieje? O, jesteś znów sobą, dorosłym! Jasne, że dorosły! A dlaczegożby nie? Czy to jest pielucha? Tak. Czy jest pełna? Przepraszam, miałem cię przewinąć, ale ciągle mi... Cicho! Ani słowa więcej o tym. Nigdy! Dzieci szybko dorastają. Co zamawiacie? Porcyjkę pomyj. Surowych. Zaraz. Wiadomo, że jestem nikczemnikiem bez serca, ale nikt nie przeżyje moich surowych pomyj. Mówisz? A Krzyś Makrela, aktualny rekordzista świata? I przeżył? Całe pół minuty. Okej, zaproście na pogrzeb. Uwaga, surowe pomyje. No, koleżanko, wsuwaj. SpongeBob rozmyślił... Brawo, rekordzistko! Przeżyłaś! Oj, zaczekaj chwilę. Wiem, czego ci trzeba. Kraboburgera! Pobiłam! I jeszcze żyję! Koniecznie muszę pokazać ekspertom zdjęcia z bicia tego rekordu. O nie, zapomniałem aparatu. Co? Mówiłam! Potrzebuję dowodów moich rekordowych dokonań. Skoczę po niego. Pośpiesz się! Rekordy same się nie pobiją. Mamy to! W porządku? Pachnie zupą. Co dalej? Największy kłębek z recepturek. Juhu! Co teraz? Liczba wydojonych kobry. Uśmiech! Uśmiech! Grzeczne kobry. Dalej. Liczba orzechów włoskich w buzi. Tylko jeden. Dalej. Żonglowanie piłami. Uwaga, strykaj. Mamy, ale jak to przerwać? Co? Pytam, jak przerwiesz! Co? Jak to przerwiesz? A, to proste! Przerwę... Tak! A teraz chodu! Nie tamtą! Co Weź ty, bracie, zbierz się proszę do kupy. Mamy mnóstwo rekordów do pobicia. Super, teraz coś akurat dla ciebie. Mam wątpliwości i robi się trochę niebezpiecznie. No chodź, hełm ci niepotrzebny. Idziemy do wody. Za mną proszę. O raju. Oto jest największy w świecie domek z kart. Niesamowity. Ustaw się, zrobię ci zdjęcie. Nie, fotkę strzelimy z góry. Co to? O, hej! To ten pasjans! Moja ulubiona gra! Zaliczę bazę! Co dalej? Aż stąd czuję kuwetę Gacusia. Muszę do domu. Już. Dziwne uczucie w brzuchu. Daj popatrzę. SpongeBob! Hej, Sandy. Ale co ty tu robisz? Próbuję cię ratować przed tą książką. Zamierzam ją zniszczyć, zanim ktoś się zginie. Nie chcę cię stracić, Sandy. Nie chcę cię stracić. Nie martw się, SpongeBob. Już skończyłam. Udało mi się pobić każdy rekord. A nawet zaprosiłam autora, by potwierdził moje zwycięstwo. Dzięki. Ta. Ojej. No tak. Otóż niestety nie pobiłaś ani jednego. To wydanie sprzed 30 lat. Rekordy z niej pobito już wielokrotnie. Ty natomiast pobiłeś nowy rekord. Liczbę ran odniesionych przy pomaganiu przyjaciółce. No to gratki, SpongeBob. Hurra! Muszę sobie wymyślić powód do życia. Walcz ze złem! Też chciałbym być superbohaterem. Już wiem! Wiem, co chcę robić w życiu! Do przebieralni! Masło glonowe. Wreszcie odkryłem swoje powołanie. Jestem Patrick Man, stróż bikini dolnego. Pod tłustym krabem. Panie Skalmar, co znaczy to rozpasanie? Pieniądze klientów na nas czekają. Gdzie? A gdzie się podzieli? Bez obaw! Patrick Man przybył! Patryk! Wiedziałem, że ten klient nas nie zawiedzie! Ciu. Jestem Patrick Man, nie Patryk. Patrick Man? A co to za głupkowata ksywka? Mniejsza o ksywkę, bardziej głupkowaty ma kostium. Co to jest? Slipy jakieś? Podśmiechawki swobodne, tak w godzinach pracy? Czołem, Patryku, co to za fatałaszki? Czy muszę wszystko tłumaczyć? Odnalazłem dla siebie powód do życia. Teraz jestem Patrick Man! To wspaniała wiadomość! Muszę powiedzieć Gackowi, rodzicom, dziadkom... SpongeBob. Nikt nie może się w tym zorientować. Skończyłem tu swe dzieło. Patrick Man leci. Miasto mnie potrzebuje. A, zapomniałbym. Mogę kraboburgera? Rzezimieszki, drżyjcie! Patrick Man jest tutaj! Ola Boga! A on zawsze dojrzy. Kto przywdział maskę? Ej, co pan? Niech mi pan twarz zostawi w spokoju. Wow, dobra. No to was mam. Auć! Zabierajmy się i nie przyjdziemy tu już. Co? Zostaw! Miarka się przebrała. Przyznaj, że masz maskę. Dosyć. Panu już podziękujemy. Jestem w trakcie demaskacji superzłoczyńcy. Jasne. Co ty na morską kiszkę wyrabiasz? Oczyszczam bikini dolne z szumowin. Patryku, puść panią. Za nic. brudny, skąd on się wziął? To brudny bąbel. Brudny bąbel? Myślałem, że to manraja. Głupcy, pokosztujecie teraz mojego gniewu. I co, Patryk Menie? Stoi przed tobą superbohater, który ucieknie się do swoich supermocy. Rzuci w niego czymś. To nawet nie było pudło. A masz, bestio. Patryku, nie! Pycha gąbka! Pozbawiłeś mnie kuchcika i zdemolowałeś lokal. Mógłbyś teraz załatwić bąbla? Zatańczy, jak mu zagram. I zaczadzę. Ha! Spróbujmy jeszcze raz! Tym razem mój atak! Lunch! Numerek 6555321, spacerek! Już, nie żołądkuj się. Ej, Sheldon! SpongeBob! Na małża w czosnku, co tu robisz? Pan Krab pozwala mi tu pracować w weekendy, żebym, wiesz, miał oko na ciebie. Przepraszam, a czy to nie będzie wtedy kara z najwyższym okrucieństwem? Nie wydaje mi się. Nieźle. Gdyby tak dało się mniejsze. Panie! Co się stało? Plankton zaplanował na dziś ucieczkę z więzienia. Planuje z kilkoma kumplami przyjść tutaj i wykraść tajny przepis. Co robimy? Dzisiaj tak? Niewiele czasu mi dajesz. To będzie spory wyczyn, ale jakoś damy radę. Gruba przesada. Halo, panowie nie w celkach? Kroki twierdzi, że tak pachną glono jagody. Co ty powiesz, serio? Daj sprawdzę. Ucieczki! Gazu! Do murku! Nim ktoś nam zbiegnie! Raz, 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 raz! Dwa, 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 dwa! To ma być za choreografia? Osadzeni, powstrzymani! Nikt nie sforsował murku żywych strażników! Otoczyć grupkę niegrzeczniaków! Rajciu, nie ruszę się! Zdaje się, że wpadliśmy w swoje własne sidełka! O, mamciu! Rzeczywiście nieźleście się urządzili. No cóż, skoro nie da się uciec przez dziurę w murze, będziemy musieli wyjść główną bramą. Żwawo, wspólnicy w zbrodni, idziemy pod tłustego kraba! O, panie Krab, już prawie tu są! Nie martw się, SpongeBob, jesteśmy gotowi! Ja podarowałem wam wolność, więc przynieście mi tajny przepis na kraboburgery! No patrz, wleźli! Mój biedny lokal! Tak! Moi pozbawieni sumień koleżkowie nie przestraszą się starego byle kraba. Chłopcy z recydywy, podajcie mi rzeczony tajny przepis. Wybacz, szefie, szukaliśmy, ale nigdzie nie ma. Raczyliście zajrzeć do sejfu? Zwycięstwo! Plankton! Nie rusz go! Wybacz, stary, ale nic mnie już nie powstrzyma. Poza wymiarem sprawiedliwości. Co to ma znaczyć? SpongeBob uprzedził mnie, że uciekasz z paki, więc zadbałem o ukrycie kompletu sił policyjnych bikini dolnego w moim sejfie. Ruszaj się, Plankton. Twoja ulubiona cela czeka. Ej, uważaj, władzo, z tym narzędziem perswazji. A czyżby? Czy to jest ten ciemny zaułek sadystycznych napastników? No to zobaczymy, co się tym razem wydarzy. Proszę, zapraszam, padalcu wredny, pokaż, co tam masz. Hajja! 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 Ten cios zwie się mysie wiewiórczych okien. Jesteś pewny? Nie chcesz dłużej pożyć? Ostrzegam cię. No dobra, ostrzegałem. Zaprezentuję wynoszenie wiewiórczych śmieci. Hajja! Co? Ha, ha, ha! Może chcesz coś na dokładkę? O, ja, ja! Ha! Czujesz mój gniew? Podoba ci się? A na koniec, filuterne, uważasz podlewanie wiewiórczego trawnika. Ja, ja! Ludzie, no! Za co mnie zbiłeś? Chciałem tylko przekazać ci torebkę. Opuściłeś ją! Sandy, tutaj jest! Znaleźliśmy! Głuptasku, zapomniałeś wziąć pas! Rety, co się panu stało? Pan został pokaratowany! Skalmar, a tyle się nagadałam, żeby nie stosować karate do zemsty. Wstydź się, Skalmar. Wstydź się. Odbieram ci pas. Nie jesteś godzien go nosić. Jak my mogliśmy w ogóle ci zaufać? Dobra, tam i tak jestem supermistrzem. Wow, naprawdę jest pan? A i owszem. Uwaga na głowę. Nie domyśliłbym się. A co to niby ma znaczyć? Nic takiego. Tylko te pańskie sparciałe ramiona oraz poduszkowatość. Dobra, okej, daruj se pan. Ale zaraz, chwila. Czy mnie się aresztuje? A pewnie. I ma pan prawo zachować milczenie. Lub nie zachować. Uwaga, kochana. Smażymy na złocisto jeszcze jednego ślicznego... Podwójny koktajl mleczny? Dawno go nikt nie zamawiał. Gotowe! Podwójny koktajl mleczny. Chwila! Byłbym zapomniał. Jeszcze wisienka. Teraz gotowe. Idealny podwójny koktajl mleczny. Smacznego. Wygląda apetycznie. Zamarznięte na kość. Bąkla noga. Jak ja niby mam to wypić? W smaku jest obrzydliwy. Założę się, że nie ma pan skończonego kursu. Kursu mieszania koktajli? Oczywiście, że mam. Co pan? I ważne jest do... 7 lat temu? O, rajciu. Fantazja! Przyjemna kremowa faktura. Kanciastoporty ma jakiś problem. Znowu. Dyziek, wytknij no mu, gdzie zbłądził. Jest! Usiłuję użyć górnego panelu do miksowania. Źle! Każdy kadet wie, że funkcje telemetryczne oraz obsługa mieszadeł znajduje się w panelu dolnym. Rozkaz! No tak! Niemądry błąd. Szef miał rację. Szejkowanie rozwinęło się technicznie. Bardzo dobrze. Ale jaki ma smak? Chyba musimy wrócić do podstaw. Słuchaj, Kanciastoporty. Jeśli chcesz zrobić koktajl, musisz wiedzieć, jak to jest być koktajlem. Oto szejkosymulator. Zajmij miejsce. Już! Marsz! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Aby popamiętał tę lekcję, ustawiam tryb unicestwienie. Ale unicestwienia jeszcze nikt nie przeżył! Cisza! On musi się nauczyć. No, zobaczmy, jak on to zniósł. Fajnie było, mogę jeszcze raz? A dla ciebie nie mam dokumentu. Czy wiesz dlaczego? Skończył się tusz w drukarni? Nie, kanciastomózgi, zabrakło dla ciebie licencji, bo nie zasłużyłeś na nią. Dlaczego? Dlaczego? Może ma to związek z tym, że nie umiałeś przebrnąć nawet przez etap pierwszy wykonania koktajlu. Wypełnienie szklanki lodami. Nie, kapitanie Lukrowski, ja to umiem. Pokażę panu, wiem, że potrafię. Nie, tak, ja pokażę. Kubek należy unieść do kręcidła. Kręcidła. Milkshake. Tak bardzo chcę spróbować słynnego koktajlu pana Lukrowskiego. Ja też bardzo, bardzo. Inne już znasz. Teraz najlepsze otrzymasz. Nie! Co się stało, kapitanie Lukrowski? Od 20 lat nie tknąłem tego urządzenia. Na słodkie płetwy Neptuna ugrzązłem w blenderze! Pomocy! Kapitanie Lukrowski! Na pomoc! Moja ręka! Aaaa! Spokojnie, już idę! Trzymam pana! Ratuj siebie! Na mnie już za późno! Nie! Nie zostawię pana! Dzięki, SpongeBob. Wiesz co? Jeszcze nigdy nie spotkałem się z taką dobrocią. W rewanżu! Zdradzę ci pewną tajemnicę. Przez wiele lat potrafiłem robić koktajle bez pomocy maszyn, gdyż mieszanie szejków powinno wynikać z wnętrza. Pojmujesz sens? Totalnie nie. Gdyby tylko SpongeBob wreszcie zdał egzamin, miałabym go już na zawsze z głowy. A tu niestety dostaje mi się, gdy tracę cierpliwość do tego gagatka. Opuszczenie miasta naruszałoby zasady warunkowego zwolnienia. Och, tak bardzo chciałabym już nie żyć w ciągłym strachu. Strach. Oto odpowiedź. SpongeBob boi się kursu prawa jazdy. Można wobec tego założyć, że gdyby podszedł do egzaminu jakoś tak poza kursem, to by zdał. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Hej, ale akcja! Jeszcze się nie rozbiłem. Wspaniale! Tak trzymaj, chłopcze, a na pewno ci zaliczę. Powtarzaj tę mantrę. Skup się na drodze, w ogóle nie strasznej drodze. Jazda po pasie. Brawo! Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Poprawnie użyłeś kierunkowskazu. Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Manewrowanie po rondzie jest. Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Dynamiczne przyspieszanie jest. Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze. Poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze, poza drogą nic nie ma. Skup się na drodze. O, drodze? Gdzie się podziała droga? Spokojnie, dziecko. Słuchaj, musisz teraz tylko zatrzymać ten pojazd. Przez chwilę było gorąco, ale znów jestem na drodze i chętnie się na niej skupię. Tylko że to nie jest pusta droga. To 10-pasmowa międzynarodowa autostrada. 10-narodowa co? Spokojnie, SpongeBob. SpongeBob? SpongeBob? SpongeBob! Zapomniałeś mantrę! Nie! Skup się na drodze, bo za drogą nic nie... A! Drogi to ja w ogóle nie widzę! SpongeBob! Daj to opuść kierownicę! O rety, on kompletnie zbaraniał! Paleczki! Lekkomyślność. Nie cierpię lekkomyślności. 24 idzie zgłosić do bazy. Wzywam... Trzymaj się, SpongeBob, i to szybko! Jednokierunkowa. Niesamowite! Na łodzi nie ma nawet zadrapania! SpongeBob, to historyczny dzień! Ty zdałeś! Proszę, prawko! Och. Jestem wolna! 24 nadal się nie zgłosiła. Nie wydaje mi się. Coś źle, panie władzo? Przekroczyła pani granicę okręgu 2 kilometry stąd. Naruszyła pani warunki zwolnienia, a więc egzamin jest nieważny. Daj mi to. Niech ktoś pomoże staruszce! Sam sobie pomóż, mięczaku! Co to było? Jak to? To są ci sklejni ultlasi? Nie boją się uplawiać ekstremalnych sportów? Więc chcecie być ultrasami? No to pokażcie, na co was stać. Proszę uprzejmie, tu się dodaje gazu. Ej, wracaj! Ej! Teraz ty! Grubasku! Hej, jak myśmy tu weszli? Nasze sporty są dla was zbyt ekstremalne. Może zacznijcie od jakiegoś sofciku. Jakie sporty uprawiacie sami? O, już wiem. Może coś o nazwie skakanka? Skakanka, tak? Pokażcie. Gotów, Patryku? Do skoku? Gotów? Skaczesz! Ekstremalnie! A kto trzyma drugi koniec? Ja oczywiście. Siemanko! Mój kumpel to SpongeBob. Śpiewaj! Kanciastą głowę ma. Yeah! Noszę jego ciuchy, kiedy on smacznie śpi. Co? Dziwne. Cieknie mi z twarzy. Jasne, że cieknie. To pot od wysiłku fizycznego. Wysiłku? O nie, nie wyrażałem zgody. Ekstremalnie. Chłopaki, do ekstremum trzeba czegoś większego. A czy boks może być? Boks jest mega ekstremalny. Bez nieczystych zagrań. Nie będę tu potem po was sprzątał. wygrałeś. Przestańcie. I to miałby być boks. Przesuńcie się. Pokażę wam walkę. Pranie. Nie! Ją się bierze na sucho! Pomścicie! Zardysta! Karolku! Materaco prawca! I to był sport ekstremalny.